Epstein w Polsce jest częścią międzynarodowej firmy projektowej z główną siedzibą w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Firma nasza istnieje od lat 90 i działa na terenie Polski od lat 40. Epstein świadczy usługi projektowe w zakresie architektury, projektowania konstrukcji i instalacji. Usługi nasze obejmują cały zakres procesu inwestycyjnego. Sukces naszych klientów jest najważniejszy. Zdecydowaliśmy się na wybór platformy Revit ze względu na wymogi rynku. Coraz krótszy czas przygotowywania dokumentacji, coraz większe oczekiwania dotyczące jej jakości i coraz większe ograniczenia budżetowe. Mamy nadzieję, że wykorzystanie platformy Revit umożliwi nam pozyskiwanie nowych klientów. Przewidujemy, że w przyszłości platforma Revit będzie wykorzystywana nie tylko przez firmy projektowe, ale także przez firmy deweloperskie i firmy budowlane. And Epstein's worldwide organization has incorporated a number of techniques into carrying this out. We are currently working on a number of projects where we're using the Autodesk system to carry initial assessments of sustainability credentials of buildings, particularly in the energy form, and we have found that the Autodesk tool is an excellent product for carrying this out. Większość projektów, nad którymi pracuje nasza firma, to są projekty gigantyczne. To są budynki o wysokości 40 kondygnacji lub tak złożone jak złote tarasy, które są kompleksem budynków i one wymagają dokumentacji, na którą się składa tysiące rysunków. Setki detali, planów, przekrojów i te wszystkie rysunki zawsze musimy koordynować w miarę ewolucji projektu. Projekt zawsze się zmienia i my zawsze musimy nadążać z skoordynowaniem wszystkich zmian na wszystkich projektach. To był zawsze dla nas problem i od momentu wprowadzenia Revita właściwie tego problemu nie mamy. Dzięki Revitowi możemy zbudować cyfrowy model budynku, sprawdzić rozwiązania i jego funkcjonalność. I to jest najlepszy sposób, żeby uwiarygodnić budynek, żeby ograniczyć ryzyko klienta i żeby ułatwić mu podjęcie decyzji. Współczesne budynki są coraz bardziej skomplikowane technologicznie. One wymagają pracy już nie tylko kilku konsultantów, ale bardzo często kilkudziesięciu. Koordynacja tej liczby specjalistów jest bardzo trudna. I w tej chwili Revit nam ułatwia tę pracę. Zjawisko, które zaobserwowaliśmy w naszym biurze, to ogromny entuzjazm architektów, którzy zaczynają pracować w Revicie. Możliwość pracy nad tak realnym modelem wyzwala u nich entuzjazm, wciąga ich do pracy i pobudza kreatywność. Pierwszym projektem komercyjnym, w którym wykorzystaliśmy Revita, był projekt hali produkcyjnej Husqvarna. A z racji bardzo krótkiego terminu, jaki postawił nam inwestor, od pierwszej kreski do wyprodukowania pierwszego produktu miał minąć rok. Dzięki modelowaniu trójwymiarowemu udało nam się dostarczyć dokumentację skoordynowaną w ciągu tego terminu. Praca na jednym, wielobranżowym modelu ułatwia lepszą komunikację i współpracę wielobranżową. Dzięki temu ten projekt jest bardziej czytelny i dokumentacja jest bardziej logiczna. Współpraca z inwestorem w projektach wykorzystujących Revit jest bardziej jednoznaczna i czytelna. Modelując, jesteśmy w stanie lepiej uwidocznić, pokazać nasze intencje projektowe, tak żeby inwestor to lepiej zrozumiał i mógł podjąć decyzję, w jakim kierunku będzie jego projekt chciał iść. W ramach oprogramowania Revit pracujemy na trzech modelach: architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym. Przekazywanie danych pomiędzy tymi trzema modelami odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym. Umożliwia nam to znaczne skrócenie czasu pracy, gdyż możemy rozpocząć pracę w branżach instalacyjnych i konstrukcyjnych wcześniej, nim architekci zakończą swoją pracę. Bardzo istotnym elementem jest wspólna baza danych, która umożliwia instalatorom w ramach ich oprogramowania pobór danych z części architektonicznej. Oprogramowanie Revit umożliwia bieżącą koordynację prac projektowych. Projektant w każdym momencie może zlokalizować występującą kolizję i ją usunąć. Platforma Revit jest wykorzystywana w naszym biurze we wszystkich branżach w trakcie całego procesu projektowego, poczynając od koncepcji aż do projektów wykonawczych. Wprowadzenie platformy Revit było całkowitą
rewolucją. W odróżnieniu od poprzednich sposobów projektowania jest to po prostu ogromna baza zintegrowanych danych. Stworzenie wirtualnego modelu budynku pozwala nam pójść o krok dalej w procesie projektowym. Na podstawie tego modelu możemy wykonywać szereg symulacji komputerowych, przy pomocy których możemy przewidzieć pewne zjawiska budynku, jeżeli chodzi o oddziaływanie zewnętrzne światła słonecznego, wiatru, obciążenia śniegiem, a także działanie systemu wewnątrz budynku, takich jak klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, transport pionowy czy ewakuacja. Analiza wielu scenariuszy na etapie symulacji komputerowych pozwala nam na wybranie i zaplanowanie rozwiązań najbardziej optymalnych.